za portalem miejski, przeczytam cytat, pod którym się podpisał prezes Waninowski w 2009 roku. To są trzy zdania. Co będzie ten program obejmował? Zmniejszenie, remont basenu sportowego, budowę stacji uzdatniania wody, remont i wyposażenie basenu rekreacyjnego w atrakcje typu zjeżdżalnia wodna 40-metrowej długości, 3-6-osobowe jacuzzi, dysze do masażu, zwierzę tryskające wodą, armatki wodne, rwącą rzekę, gejzery, grzybki wodne, podwodne leżanki z masażem powietrznym. Koniec cytatu. Podpisy, po tym się podpisało Biuro Informacyjne Prezydenta Malinowskiego w 2009 roku. Jedno zdanie, to nie jest cytat, ale też było napisane, realizacja tego projektu miała kosztować 9-10 milionów, przy czym miasto miało zabiegać o dofinansowanie poważnej części ze środków UE. Mamy 4 lata minęły, co mamy? Mówił tutaj Andrzej Wiśniewski, odpadające.